Cześć kapitanowie, z tej strony strzelam za 1 HP. Dzisiaj dość nieoczekiwanie ruszyły bitwy rankingowe. Słuchajcie, nie było żadnej informacji zarówno na portalu World of Warships w wersji angielskiej, jak i polskiej. Jedynie gracze dowiadywali się z forum angielskiego, bo tylko tam była informacja. Słuchajcie, przejdziemy sobie do drzewka bitew rankingowych i omówimy sobie poszczególne poziomy. Słuchajcie, mamy 22 poziomy do przejścia. Tiery, na których będziemy się zmagać, to jest od 5 do 7. I na ostatnim, pierwszym poziomie jest niespodzianka, ale dojdziemy do tego później. Dobra. Gracz, który nie uczestniczył wcześniej w rankedach, będzie startował od poziomu 22. Niektóre poziomy są nieodwoływalne, czyli jak będziemy przegrywali bitwę, to nie będziemy mogli spaść niżej. Czyli przykładowo jesteśmy na 18 poziomie, nie mamy żadnej gwiazdki, przegrywamy bitwę, to już nie spadamy na 19 poziom, tak? Dobrze, omówmy sobie teraz poszczególne poziomy. Startujemy z 22, wygrywamy jedną bitwę, wchodzimy na 21 poziom, który też jest nieodwoływalny. Wygrywamy dwie bitwy, otrzymujemy pakiet flag, po 5 sztuk z każdego rodzaju. Przechodzimy sobie na 20 poziom. Też musimy wygrać dwie bitwy, poziom okrętów 5 i 6. I za to dostajemy 10 kamuflażów typu 5. Też jest 20 poziomem nieodwoływalnym. Dobrze. Teraz mamy 19. Też mamy dwie bitewki do rozegrania. I tutaj dostajemy pakiet 10 flag z każdego rodzaju, które tutaj widzimy. Słuchajcie, jeżeli tutaj przegramy bitwy, możemy spaść z powrotem na 20, tak? Dobra, kolejny poziom. Już tutaj wchodzimy troszkę na większą ilość bitew, bo mamy 3 bitwy do rozegrania. Okręty poziomu 5, 6. Nieodwołalny jest ten poziom. I dostajemy za to pakiet po 10 flag. Dobra, przechodzimy na poziom 17. Też mamy tutaj 3 bitwy do rozegrania, poziom okrętów 5 i 6 oraz flagi po 10 sztuk. Ok, lecimy dalej. Mamy teraz poziom 16. Też 3 bitwy do rozegrania i za ten poziom już dostajemy 24 godziny konta premium. Też jeszcze gramy okrętami 5 i 6. Słuchajcie, z tych dwóch poziomów 16 i 17 to są poziomy, z których możemy spaść na nieodwołalny, czyli do 18. Przechodzimy na rangę 15. Już tutaj troszkę zwiększają się wymagania, bo w pierwszej kolejności musimy, żeby ten poziom przejść, wygrać 4 bitwy. Okręty już nie będziemy mogli grać piątkami, czyli wchodzimy na poziomy 6 i 7 i za ten 15 poziom dostajemy flagę bądź banderę. Banderę, tak? 14 poziom. 4 bitwy do wygrania. Okręty 5 i 6 oraz dostajemy tutaj pakiet, duży pakiecik flag po 10 sztuk. Słuchajcie, poziom, z którego możemy spaść. 13 również jest poziomem, z którego możemy spaść niżej. I dostajemy, musimy wygrać 4 bitewki. Też okręty 5 i 6 tier. Przepraszam, 6 i 7 tier. I bardzo fajny pakiecik flag po 25 sztuk. Dobra, mamy nieodwołalny poziom 12. 4 gwiazdeczki, czyli 4 bitewki do wygrania. Okręty standardowo 6 i 7 i pakiecik flag po 25 sztuk. Dobra, i tu już się zaczynają, moi drodzy kapitanowie, schody, bo będzie coraz trudniej. Wchodzimy na 11. Tu już nie ma poziomów nieodwołalnych, tak? Czyli będziemy spadali, jak nam nie idzie. 4 bitewki, które musimy wygrać, żeby przeskoczyć poziom. Okręty 6 i 7. I dostajemy też pakiecik fajnych flag po 25 sztuk z każdej. Dobra,
Poziom się zwiększa, słuchajcie. Mamy 5 już bitew, które musimy wygrać. Okręty dalej 6-7. I dostajemy banderkę za 10 poziom. 9 poziom, wow. Słuchajcie, 5 bitew do wygrania, okręty się nie zmieniają. Nagrody po 50 sztuk flag, fajnie. Ósmy poziom, 5 bitewek do wygrania. Poziomy okrętów się nie zmieniają, czyli jest 6 i 7. I po 50 sztuk flag. Siódemka, 5 bitewek do wygrania, okręty dalej 6-7 i skrzyneczka daje nam 50 flag z każdego rodzaju, które tutaj widzicie. Ok, szósty poziom, 5 bitew do wygrania, okręty 6 i 7 i słuchajcie, już dwójeczka wpada, jeżeli chodzi o sreberka. Pięknie. Piąty poziom, poprzeczka rośnie. Słuchajcie, 6 bitew już jest do wygrania okrętami 6 i 7 tieru, gdzie nie mamy tutaj bezpiecznej rangi, nie? Czyli cały czas możemy spaść nawet do rangi 12, jak nam nie będzie szło. I co dostajemy za to? Banderkę. Dobra, wygraliśmy 6 bitewek, wskakujemy na poziom 4. Słuchajcie, 6 bitew do wygrania, okręty 6 i 7. I co dostajemy za to? 100 kamuflaży typu 5. Ok, lecimy dalej. 6 bitew do wygrania na poziomie trzecim. Okręty 6, 7 tier. I fajne nagrody po 50 flag z każdego rodzaju, które tutaj widzimy. Słuchajcie, rang drugi. 6 bitew do wygrania. Okręty 6 i 7. I co dostajemy? 1000 dublonów. Wow. Dobra, i słuchajcie, najważniejsze, rang pierwszy. Wygraliśmy 6 bitew z ranku drugim, wchodzimy na pierwszy. I tutaj jest co? Musimy wygrać jedną bitewkę okrętem 10 poziomu. Nie wszyscy już mają dyszki, więc to jest dla wybranych. Ale zobaczcie, jakie są nagrody. Coś pięknego. 100 kamuflażu typu trzeciego. Piątka, jeżeli chodzi o srebrniki i 2500 golda. Słuchajcie. Teraz tak, uczestniczyłem w wszystkich sezonach bitew rankingowych. Moim zdaniem nagrody są fajne, no szczególnie te dubloniki strasznie kuszą, tak? No nie wszyscy będą dobijali do tych jedynek, bo niektórzy wszyscy mają w porcie 10 tiery, jeżeli chodzi o okręty. Słuchajcie, jak grać? Co bym polecił, jeżeli chodzi o okręty na 5 i 6 tierze? Ja, moim zdaniem, najbardziej bym polecił dedeki, jeżeli chodzi o piąty tier. To mamy tak: Kamikaze, Fujina, Minekaze. Jeżeli chodzi o szóstki, ja bym grał na Warspite, tak? A jeżeli chodzi o siódemki, to jedyny słuszny okręt w grze, czyli Błyskawica. Słuchajcie, no, grając dobrze dedekami, możecie kierować bitwy. Jeżeli macie jakieś propozycje do kolejnych filmików, piszcie w komentarzach, subskrybujcie, komentujcie. Ja Wam życzę powodzenia w tych bitwach rankingowych. Do zobaczenia na oceanach. Może się spotkamy. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, cześć.